Drodzy Państwo, już teraz zapraszam na prezentację nowego modelu Mitsubishi ASX. That's why, starting today, we are Astara. For the love of movement. Samochód, który wybieramy, musi mieć to coś. To jest coś, co sprawia, że każdego dnia chcemy się z nim witać, że każdego dnia cieszymy się na to, że do niego wsiądziemy i odczuwamy tą niesamowitą radość z jazdy. I ponieważ to oznacza, że w zasadzie z tym samochodem mamy jakieś takie niesamowite połączenie, tworzymy z nim jakiegoś rodzaju duet, że to jest nasz partner, towarzysz. Dzisiaj stworzę duety z wyjątkowymi osobami. Poznajmy zatem pierwszą z nich, Anię Cieślak. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Niektórych z Was znam, a z niektórymi widzę się po raz pierwszy. Ja mam na imię Ania. Łukasz, Ciebie znam już od 6 lat i w związku z tym proszę Cię dzisiaj o pomoc. Pomóż mi znaleźć moją wymarzoną połówkę. Mam taką listę potrzeb, tęsknot. Może zacznę. Muzyka. Muzyka jest dla mnie bardzo ważna. Towarzyszy mi od zawsze. Chciałabym takiego, który pokaże mi nowe brzmienia, otworzy przestrzeń, zabierze w podróż dźwiękową. Aniu, w ASX-ie, w naszym nowym modelu, jest to możliwe. Może on być wyposażony bowiem w system nagłośnieniowy wysokiej klasy Bose Premium Audio. Składa się aż z 9 głośników, w tym subwoofera umieszczonego w bagażniku. Sama marka Bose to legenda, której nie trzeba przedstawiać. Jej systemy Hi-Fi goszczą nie tylko w domach, kinach czy salach koncertowych, ale także też w słynnych nowojorskich teatrach na Broadway. Zawsze oferują angażujący dźwięk najwyższej jakości. W ciągu dnia przemieszczam się często z planu do teatru, z planu na plan, z teatru do teatru. Nie mam czasu na awarię. Szukam takiego, który nie będzie mnie obarczał swoimi problemami. Pomożesz? Aniu, dobrze znalazłaś. Nasz nowy, wyróżniający się ASX w segmencie bez SUV-ów posiada aż 5 lat gwarancji standardowej. Do tego gwarantujemy również 12 lat na perforację blachy na nadwozia, a bateria trakcyjna dla wersji hybrydowej i hybrydowej plug-in objęta jest 8 latami gwarancji z limitem 160 km. Taką samą gwarancją objęte jest zachowanie pojemności tego akumulatora w czasie. We wszystkich zaś też nieoczekiwanych i niepokojących sytuacjach możesz, Aniu, liczyć na 5 lat bezpłatnego wsparcia Mitsubishi Assista. Jestem osobą aktywną i bardzo dynamiczną, ale samochodu używam głównie do jazdy po mieście. A kiedy mam ochotę wyruszyć gdzieś dalej w podróż, to chciałabym mieć takie poczucie bezpieczeństwa, komfortu, że mam czas, spokój, gdzie nigdzie się nie śpieszę. No i zastanawiam się w tej sytuacji, jaki silnik by mi pasował. Aniu, polska oferta nowego ASX-a składa się z wielu jednostek napędowych do wyboru, ale warto chyba wspomnieć o tej najmocniejszej. Ma ona aż 160 koni mechanicznych. Moc ta generowana jest z silnika o pojemności 1,3 litra. Silnik ten charakteryzuje się turbodoładowaniem i bezpośrednim wtryskiem paliwa. Połączony jest on też z systemem miękkiej hybrydy Mild Hybrid, na którą składa się alternator z rozrusznikiem połączony paskiem klinowym, a także bateria 12-woltowa. Bateria ta jest w stanie zmagazynować energię uzyskiwaną podczas zwalniania i hamowania pojazdu. Energia ta następnie wykorzystywana jest podczas przyspieszania w celu zmniejszenia emisji CO2 i zużycia paliwa. Ta supernowoczesna jednostka napędowa połączona jest z automatyczną, dwusprzęgłową, ultraszybką skrzynią automatyczną DCT. Ciągle jestem w niedoczasie, wiecznie brakuje mi 15 minut i właśnie wtedy ciągle szukam kluczyków. Albo nie wiem, gdzie je położyłam, albo nie mogę ich znaleźć w torebce, która wiadomo jest kobiecą torebką. Więc
Wielcy ma swoją przepastną głębię. Łukasz, pomóż mi z tego wybrnąć. Aniu, mam dla Ciebie świetną wiadomość. Nasz ISX może być wyposażony w system dostępu wyspu czipowego Keyless Operation System, czyli COS. Wystarczy mieć przy sobie kluczyk, zbliżyć się na odległość około 1 metra do samochodu, a zamki zostaną automatycznie odreglowane i będzie można wejść do środka. Po skończonej jeździe wystarczy wyjść z auta, zamknąć drzwi i oddalić się nieco ponad metr od samochodu, aby ten automatycznie zamknął drzwi. Także Aniu, nie musisz już szukać kluczyków, ale ważne, żebyś miała je gdzieś zawsze przy sobie. Łukaszu, jestem aktorką, jestem kobietą, uwielbiam się zmieniać w rolach. Czasami jestem romantyczna, klasyczna, czasami współczesna, a czasami jeszcze zmierzam w stronę przyszłości. Lubię zmieniać style. Czy mój samochód może zmienić styl razem ze mną? Aniu, tak. Tak skonstruowaliśmy polską ofertę modelu ASX, gdzie zawiera ona wiele wersji wyposażeniowych do wyboru, które różnią się nie tylko wyglądem zewnętrznym, ale także wewnętrznym. W zależności od wybrania wersji, na przykład cyfrowe zegary mogą mieć przekątną 7 lub nawet 10 cali. Poprzez jednostkę SDA multimedialną możemy wybrać sobie tryb ich pracy, czyli wygląd, oraz zakres informacji, jakie prezentują. W przypadku zegarów o większej przekątnej mamy wrażenie pełnej wirtualizacji kokpitu. Jest też Aniu możliwość doboru wirtualnego podświetlenia kabiny, które jeszcze lepiej zgra się ze swoim stylem i charakterem. Łukasz, mój dzień jest bardzo dynamiczny. Rano jestem na planie, potem przemieszczam się na próbę, a potem do teatru, a czasami jeszcze do innego miasta. W związku z tym samochód jest takim miejscem, gdzie mogę przez chwilę wyciszyć się, zebrać myśli, odpocząć. Powiedz mi, co daje mi mój samochód? Jaki rodzaj bezpieczeństwa? Aniu, bezpieczeństwo to także spokój, dlatego wsiądź do swojego nowego ASX-a, włącz ulubioną muzykę i skorzystaj z tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop and Go. Działa na tej zasadzie, że pozwala zaprogramować nie tylko pożądaną prędkość, ale także odległość od auta poprzedzającego. W momencie, gdy samochód przed tobą zwalnia, ASX automatycznie wytraci prędkość, zachowując wcześniej zadaną odległość. W przypadku, kiedy auto przed tobą przyspieszy lub zmieni pas ruchu, twój nowy ASX powróci do zadanej wcześniej prędkości. System ten sprawdzi się też nie tylko na autostradach, ale również w mieście, ponieważ jadąc w korku potrafi sam hamować i ruszać dzięki funkcji Mi Pilot, relaksując kierowcę i dając mu pełnię wrażenia z możliwości autonomicznej jazdy poziomu pierwszego. No dobra, Łukasz, to chyba mamy go.